Witam Was, koziorożce, serdecznie. To będzie taka wiadomość na parę następnych dni. I tutaj naszą główną kartą jest Rycerz Mieczy. Koziorożce, dlaczego Rycerz Mieczy? Co oznacza Rycerz Mieczy w ogóle? Działanie i ruch, taką zapał i pasję. To jest również karta przygody i takiego niepokoju. To jest karta poszukiwania przygód i nowych doświadczeń. Ta karta również może wskazywać na podróż, ruch, w nowe jakieś obszary życia. Ehm, oznacza również taką ekspansję i rozwój, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Natomiast koziorożce, coś tutaj się wydarzyło i mamy złamane serce, mamy te trzy miecze. To jest karta zranienia emocjonalnego, smutku, jakiejś straty. Ehm, może wskazywać na bolesne jakieś doświadczenie emocjonalne lub przechodzenia przez jakiś trudny okres w relacjach, w których jesteście koziorożce. Cesarzowa karta reprezentuje płodność, opiekę, intuicję. Może W tym, w tym rozkładzie może oznaczać potrzeba dbania o siebie i innych w trudnych czasach. No i mamy dziewięć mieczy. Kartę lęku, niepokoju, trudności psychicznych. To jest karta uwięzienia w myślach, negatywne przekonania. To również może być taki czas wyzwolenia z lęku poprzez rzeczywiste zrozumienie, właśnie przyczyn tych obaw. Te trzy karty mogą mówić o tym, że jako rożce doświadczacie trudnego jakiegoś okresu emocjonalnego, ale cesarzowa przypomina ci o Twojej wewnętrznej sile i zdolności do opieki nad samym sobą. Dziewięć mieczy wskazuje na lęk i niepokój, ale sugeruje również, że jest to przelotna faza, i która może zostać przezwyciężona, jeżeli zastosujecie intuicję i pozytywne myśli, strategie. Również te karty mogą oznaczać potrzebę radzenia sobie z negatywnymi myślami, aby uwolnić się od tego psychicznego ucisku. Dla panów, koziorożców ja bym powiedziała, że tutaj jakieś były wiadomości. Jakieś do was przyszły wiadomości, i ta cesarzowa złamała wam serce. A jeżeli jesteście paniami cesarzowymi, to również wiadomości przyszły i złamały wam serce. Ktoś tu był, jakiś rycerz, bezczelny rycerz mieczy, który przez swoje słowa i czyny złamał wam serce i wy się tutaj stresujecie. Także na razie w tym tygodniu ja uważam e, wiadomość jest taka dla was kościoła, że żebyście zadbały o siebie i o to, o czym myślicie, bo mamy du dużo myśli, to jest dużo powietrza. Także może ktoś ze znaku powietrznego przyszedł i wam złamał serce. E, powietrzne znaki to jest wodnik, e, bliźniak, waga. Widzę tu bardzo wagę, bo mamy cesarzową. Także ktoś tu był i złamał wam serce, i wy się smucicie, denerwujecie, stresujecie, ale to będzie tylko przez parę dni, to jest chwilowe. Pamiętajcie, ten rycerz jest w miarę szybki. Tu jest energia, to jest powietrzna energia, to jest w miarę szybka energia, także to przyminie. Trzymajcie się, Koziorożce. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa. Pa.